Ja mam jedno pytanie. Jest pan wójt Kolna, cały szef koła łowieckiego. Zaznaczam godzinę po 15:30. Kto zabiera z drogi zwierzynę leśną w razie kolizji czy wypadku? Dobrze. Mówię, to jest takie pytanie, takie jakby dyżurujące na tej sesji, prawda, i to pada co roku. I mówię, to ważny problem. Za wszystkie takie sprawy, padły list, padły gdzieś tam na polu, czy coś takiego, odpowiedzialny jest wójt, burmistrz, bo on jest gospodarzem tego terenu i on za to odpowiada. I z reguły każdy wójt czy burmistrz ma podpisaną umowę z lekarzem, który prowadzi usługi i wtedy łatwo jest przekazać, prawda, że jest zgłoszenie i ten burmistrz może przekazać do tego lekarza, który z nim podpisał umowę i on ma obowiązek dojechać i zabezpieczyć to jakoś. Ale to, kto ma zabrać po godzinie 15:30, no to by tak zależy gdzie jeszcze, prawda, tak. Jeśli leży to na polu, to jest to obowiązek wójta i burmistrza. Jeśli to leży w strefie drogi, to zarządu dróg. Jeśli to leży w lesie, to nie wiem. Nie. Właśnie to jest... Czy myślisz, w lesie zwierzyna jest skarbu państwa. Skarb państwa to jest wojewoda. Ale kto powinien zabrać na wójt chyba? To pytanie, czekaj, komendant był, żeby było tak, kiedyś tak zabezpieczał, policja zabezpieczała chyba pół dnia, tak? Było tak, to szkoda, że komendanta nie ma. To znaczy, że w większości wójtowie i burmistrzowie mają podpisane umowy z lekarzami, którzy pełnią usługi. I ten lekarz... Na drogi tylko wójt. No to bo to jest na terenie gminy. No. Na terenie gminy, nieważne, czy to jest krajowa droga, czy powiatowa, czy gminna. Bo nie znaczy, że wójt jest nieprzeszkolony, czy tam coś to znaczy, może się tłumaczyć, że nie ma. To on powinien zatrudnić takiego pracownika, prawda? Przeszkolić odpowiednio przeszkolić odnośnie zabezpieczenia jakiegoś tam sanitarnego i ten pracownik powinien odpowiadać za to. No, ale to już jest moje, to są kompetencje wójta, burmistrza i on to powinien. Najczęściej to właśnie dzwonią, ktoś dzwoni do mnie, czy do tego, czy do policji, czy, a to nie jest ani policji, ani nasza rola, prawda? I to tak jak pan mówi, albo się tu, albo po 15:30, albo piątek, sobota, niedziela, różne takie komedie się dzieją i wtedy taka jest przepychanka, kto co. Ale mówię, jeśli wójt ma podpisaną umowę z lekarzem, to prosta sprawa.